Szybko, szybko, teraz tak, patrz tu, łysy. Stoisz tutaj, stoisz w tym miejscu, chodź, 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 chodź. I napierdalaj tutaj młotkiem, już teraz. Dobra. Jak ktoś cię zapytał, to no, szef jest kurwa przy sejwie. Już możesz zacząć już, no. George, George, chodź szybko za mną. Szybko. Spawaj, spawaj tutaj, spawaj tutaj. Dobra, dobra, tylko napiszmy sobie szybko. Nie, 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 nic nie rób, nic nie rób, nic nie rób, spawaj tutaj. Naszym. Dobra, napisz George'owi, kurwa, ja już napisałem wcześniej, debilu jebany. Widzisz, jak coś mówię, to masz wykonywać rozkazy, kurwa, zacząłem się już wkurwiać przez was. To wy wymieniacie safe? Tak jest, proszę wyjść, proszę wyjść. Dobra, proszę, ja tu nagrywam. Proszę, nie, nie, na razie wyjść, na razie wyjść, na razie wyjść. Dobra, dostałem informację od kolegi, że Dobra, czy z tym samochód tam? Kurwa mać, nie idzie. Odsuń się tam. Jebane gówno, no nie idzie. Dobrze, jak będzie przyjdą psy, to i tak wymieniamy safe, szef jest przy safe, więc palfrana. Dobrze, bo wiesz, o co chodzi. Spawasz? Nie, 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 George, odsuń się, żebyś spawał. O, tak jest, tak jest, tak jest, dobrze. I już tak rób. Ja już zacząłem. Ja już, panowie, zacząłem po prostu na luzaku wszystko. Ja jestem szefem, mówię, ja wszystko, jak coś, to do mnie odsyłajcie policję. Tak. Zadzwoń do George'a, powiedz, że już zaczęliśmy. Że ma podjechać i palić już framę. Łysy, uśmiechnij się do filmu. Stary, dzwoniłeś do niego? Pracuję. Zamknij pizdę, Urbański, wyjdź na razie stąd, kurwa, debilu jebany. Obsujesz akcję. Kurwa, nie stresuj pizdy. Halo. Powiedz, że ma tu nie podjeżdżać jednak, gdzie nie podjeżdża. Spawaj! Kurwo jebana, zdejmij maskę, debilu jebany! I spawaj to, kurwa! Podzwoni do jebana mnie, cioto! Idiota. Jesteś, kurwa, no to nie odbieraj, debilu! Jesteś dojebany, jesteś dojebany, George. Nie będziesz miał kasy z tego napadu, obiecuję ci to, kurwa. A dlaczego? Co dobrze robię? No? Spawaj, debilu jebany, zaraz będą! A co robię, cały czas nie robisz robię. Tego, anulowałeś to, kurwa, debilu, w oczach! Wciśnij X, to robisz jeszcze raz! Za ciota jebana! Duży. No po co wychodzisz, jak chcę cofnąć? Dobra, tutaj chyba... No głupio, zaparkowałam. Dalej. Tu trzeba lekko przyspawać właśnie w tym miejscu. No, w tym miejscu idealnie. Coś? Jeszcze musimy tu wiązanie poprawić. Dobra, to ja się... 29 ma... Kurwa, nie idzie, jebane gówno. Nie chcę pójść, szefie, nie chcę pójść. Panowie, co się tutaj dzieje? Spokojnie mi się. Kto tam jest przed tym bankiem? Policja podjechała. No zapraszam do środka, do tutaj środka, do nas. Szef jest tak? Z tyłu, szef jest przy z tyłu. Jestem. Dobra. Z tyłu jest szef. Dobry. Dobra, dzień dobry. Witam serdecznie w jakiej sprawie, bo tu mamy renowację, jeszcze trochę roboty przed nami. Mhm, a mogę jakieś dokumenty zobaczyć? A już chwila. Kurwa, gówno jebany, nie idzie. Pierdolę. Nie idzie. Proszę bardzo. George, temperaturę troszkę zmniejsz, bo przepalasz styk, okej? Okay? Okay, spokojnie. Panowie tutaj mają jakieś prace, mogę zaraz podesłać zdjęcie dokumentu, bo tutaj dostałam. Szef, ja wymieniam kable z drugiej tak, strony tylko, teraz. Tak, tylko pamiętaj o tych fioletowych chargerach, że to musisz podpiąć pod dolny zasilacz, okej? Okay? Bo kurwa ten kretyn Wasikowski, zatrudniliśmy go wczoraj. Przepraszam panią, bo tu nowi ludzie są na robocie. Wasikowski to podłączył pod tylny zwieracz i to po prostu nie chodzi. To ja wiem, ja z nim na budowę robiłem, on najebany przychodził. Tak, słucham panią, w czym problem? Czy wszystko się zgadza? Panie poruczniku, no, podejdzie pan tutaj na chwilę na bok. O co chodzi? No i witam pana. Witam serdecznie. Pismo już pokazałem pani, ale pokażę panu też. No jasne. Nic pani nie ale jest. Proszę nic się. Pani nie jest. Halo, proszę pani. Proszę, proszę się odsunąć, proszę państwa, bo tutaj już została wezwana opieka. Tak, spokojnie. George, wentylację popraw, okej? Okay? Bo tu już tak jest troszkę temperatura wzrosła. Wentylator masz po lewej stronie od wejścia do sejfu. Bank jest inny, proszę państwa. Dobra. No potrzebujemy jeszcze trochę czasu, no mi się wydaje, 10 minut to nie jest taka łatwa sprawa, bo dobra. Śruby wzmocniające i ciśnieniomierze są po prostu do wymiany. Tu cały czas napady są robione, ja nie mogę sobie pozwolić, że moja firma będzie płacić po prostu, no wstydem, tak? Bo płacą tutaj grube pieniądze, żebyśmy chronili ten bank i te zabezpieczenia były na wysokim poziomie. Dobra, tutaj weź. A dostaje, powie pan troszkę, wie pan troszkę, dostaje trochę wpięty.
Bo dostaję informacje od przełożonych, że no, w Liberty znowu zrobili bank. Jak tam Logan? Jak tam idzie praca? A ja, o, fajnie, fajnie. Więc teraz powiedziałem sobie, nie, robimy teraz RPA, sprowadziłem takie dociski, że kurwa oni dynamitami to będą musieli rozpierdalać, wie pan? Niech pan potrzyma tutaj przy... Masz tak? Mamy i tak. Tak, tak, może pan na sejfie wcisnąć 17? 1-7? I hashtag. Kurwa, za chwilkę. Teraz, teraz. 17? Okej, okej, okej. Dobra, George, dobra, George, teraz spawaj wentylację, wentylację, George, wentylację, George. Za barierki to tak. Teraz będzie tak, że podczas napadu do wszystkich klamek podłącza się wysokie napięcie i kiedy napastnicy będą wychodzić, to i koniec. Policja w ogóle nie będzie potrzebna. Takie do zabezpieczenia. Jesteś moim mistrzem PLS. Pozdrów George'a, pozdrawia Cajgogów, jebać komendanta 7 zł. Jak nie będzie uziemienia? Nie no, wszystko będzie. Właśnie o to chodzi, że wcześniej było tak, że to napięcie uciekało po całych drzwiach i praktycznie nic napastnik nie czuł. A teraz robimy skondensowany system pod właśnie proszę klamkę. Przejść, bo ja nie wiem, tak, ale w momencie, kiedy napastnik nie będzie uziemieniem. No proszę to wtedy wasza pana. Robota się odpala, tak? Gonicie go. Proszę pana, proszę przejść. Może pan się odsunąć tylko na chwilkę? Jasne, jasne. Prace trwają. George, jeszcze musimy robić fundament, bo słyszałem też, że chłopaki chcą w ogóle robić podkopy tak? Też. Dostałem informację. No, tutaj mam takiego policjanta zaprzyjaźnionego, który macza trochę palców. Palce, przepraszam, w brudnej robocie. Dostaliśmy info, że chcą też podkopy robić, dlatego trzeba robić wzmocnione fundamenty tytanowe. Dawaj, George, tam patrz. Przed bankiem przekopiemy. Okej, spoko, zaraz przekopiemy, muszę sprawdzić wszystkie parametry, no, czy się zdarzają. Chwila. Pamiętaj, że to jest w Pythonie wszystko programowane, nie w C++ ani nie w Javie. W Pythonie musisz robić to. W Pythonie. Tak, w Pythonie. Wiadomo, w porządku. Muszę tu jeszcze troszeczkę poprawić. Okej. A, i tak powoli leci, nie, dzionek. Robota, robota. No to macie jeszcze jakieś banki do wskoczenia? Znaczy mamy informację o trzech bankach. Zmienić, nie? Ale wie pan, jak to jest. No ja chyba nie wyrobię dzisiaj z tym wszystkim, bo to nam zajmie 10 minut, a potem muszę jechać na siedzibę, zdać raport, odesłać wszystkie części wymienne, bo to wie pan, to nie jest tak, że ja sobie wymieniam części i sobie zachowuję je. Trzeba odesłać, trzeba producent odesłać to weryfikuje i tak, weryfikuje producent, czy wymiana jest dobra i ja dopiero dostanę za to pieniądze. Ja tu na razie za swoje robię, ja muszę włożyć, potem producent weryfikuje, czy wymiana jest dobra, bank daje im informację, że zabezpieczenia są dobre i ja dopiero mam pieniądze za miesiąc czy dwa. A nie daj Boże, że będzie napad i jakaś część pierdolnie, to nie leci na producenta, panie, to nie leci na producenta, to leci na mnie wszystko, na chłopaków. Proszę pana. No jeszcze minimalnie muszę tutaj tylko dopracować, będzie... Powiedz mi samu, żebym rozkopał ten lewy chodnik potem. Łysy, słyszysz mnie? Rozkop lewy chodnik, tam pod czwartą płytką jest zawór do wody. Musimy go wyłączyć podczas, żeby nie podtopiło nam sejfu. Dobra, jasne. Dzięki. Bo wie pan, też jest taka opcja. Wchodzą do sejfu, tak? Wchodzą chłopaki do sejfu, już go mają, wyczekacie, mają zakładników. I w momencie, kiedy minie 10 minut, w sejfie otwierają się dwa zawory i zalewa całą gotówkę. Bo wie pan, pies ogornika system, tak się nazywa. Czyli ani nie będziemy mieć pieniędzy, ani te kurwy złodziejskie. Chpu! Super, ekstra. Chodź przejść, przepraszam, czy pomogę koledzom. Ale tu jest palenie chuja, ja pierdolę. Troszkę się plątam, powinien tu bardziej profesjonalnie mówić, ale zaraz sobie poczytam coś o sejfach w internecie. A to nie lepiej jakieś ten? Jakieś małe ładunki z farbą? Małe ładunki z farbą, znaczy tak, kiedyś farbowaliśmy pieniądze, ale niestety już gangsterska myśl poszła do przodu i używają takich rozpuszczalników nawozowych do warzyw i ta farba schodzi. Dlatego mamy coś innego. Mamy 17 banknotów w każdym pliku pieniędzy, tak? W każdym milionie jest jeden banknot, który ma nadajnik wpłaszczony. I on dopiero się odpala nie od razu, żeby nie wychwyciły systemy napastników żadnego radaru. Dopiero po kilku minutach się odpalają te nadajniki i wysyłają tylko co 5 minut położenie, żeby nie zakłócać fal radiowych, bo napastnicy mają takie detektory, które pozwalają wychwycić te fale. Dlatego on co 5 minut się odpala, wysyła sygnał i cichnie. I nie, po prostu to jest taki cichy szpieg tak zwany. Tylko jest to system na razie beta i my go testujemy w tym momencie. Może panu się przyda, jak mówię, my jesteśmy cały czas w kontakcie z komendą, z tym, że no pierwsze co, bank i serwis dostaje informację. Wy jesteście jakby na końcu tego łańcucha pokarmowego. Jakiś inny kierownik przyszedł.
Zawór przekręcony jeszcze. Przekręcony jeszcze. No jest dwóch kierowników, jeszcze jeden jest ze mną. Nie, nie. Obrady. No tak, no to z naszej firmy, ale my robimy kilka banków w tym momencie, trochę roboty jest, proszę pana, jaki inny kierownik? Dobra. Daj mi go, no tutaj, mówię, no, tutaj. No dawaj mi go to, kurwa. Je pan swe, co z kurwa kierownika? No, no fajnie, ja rozumiem. Fajnie. Widzi pan, dostał czyku awansik na wyższy stopień i kurwa już kierowniczy mi frajer jebany. No kurwa, dość tego, zapierdam swoich pieniędzy. Przekręcone. A który to mówi, że jest kierownikiem, kurwa? Marek znowu? Mareczek mówi, że jest kierownikiem? Tak. No to powiedz Mareczkowi, że kurwa poprawi ma. Jebany idiota. Ten pan w kapeluszu mówi, że jest kierownikiem. Ty jesteś kierownikiem, kurwa, Mareczek. No co ty? Pojebało ci się coś, kurwa, z tym kierowniczeniem? Degradacja. Dałem ci chyba troszkę paluszka, tak? Dałem ci, żebyś wymieniał, kurwa, kasetki w sklepach. To kurwa kierownika teraz. Wyprowadź mi go kadet, bo go kurwa zajebę za chwilę. Dobra, okej. Kopać rowy, kurwa, z łysym. Kierownikowi się zachciał, musi kierowniczyć. Widzi pan, jak to jest? Kurwa. Skurwysyny za plecami tylko. Wie pan co? Chuj z tą robotą. Dać palec, bo smucał rękę. Kop tam kierownik. Prawy raz. Dobra, idę kop. No to się w cipie nie mieści, proszę pana. To jest tak, wie pan, jak to jest? Ktoś pisze piosenkę, robi beat, a kurwa to wszystko kradnie i robi to na jednym hajpie i on zbiera wszystko. Pieniądze, sławę i dziwki. A pan jak na imię tutaj? Logan de Cappuccino, pewnie mi kojarzycie, tyle razy miałem zamknięć i tak dalej, ale w końcu znalazłem zajebistą robotę i robię sobie, wie pan co, nie dość, że, proszę pana, płacą mi za to, to jeszcze mam roboty społeczne. Za 3 godziny wymienię sejfów, anulują jedną godzinę społeczną, a tych godzin mam 100, więc popracuję sobie z 100-200 dni i anulowane są godziny. Bo na jakiejś tej firmie ochroniarskiej z tych banków, tak? Tak, no to jest Bank of Liberty Community. Jeszcze mamy w St. Louis siedzibę, z tym, że ja tam nie zaglądam, bo tam są tylko dwa banki, więc nie ma sensu w ogóle inwestować. Nawet gangsterzy nie przyjeżdżają tam, bo chuja tam, a nie pieniądze są, proszę pana. Dlatego mówię, jeszcze mieliśmy jeszcze siedzibę w Porto Libre, z tym, że no musieliśmy tam akurat splajtować. Wjechała nam konkurencja, człowieku. Bank Security 3000, to są przechuje. To są goście, którzy nie dość, że ci gwarantują ochronę w banku, nie fizyczną, tylko taką technologiczną, to właśnie jeszcze dysponują ludźmi. Że jeśli napad jest w banku, to policja jest informowana i właśnie ich system 3000 Security. To jest już taka mocniejsza firma, oni są z Europy, troszkę mają większe doświadczenie, ale spokojnie. Konkurencja, żywy rynek i może się wbijemy, a może połączymy się. A firma jest skąd? Bank of Liberty, Liberty City, proszę pana. Vice City zaczynaliśmy jeszcze robić, teraz Sandy, wchodzimy na rynek, oczywiście Los Santos. Mamy siedzibę koło St. John Play. To jest naprzeciwko fryzjera. Może pan nas odwiedzić, jeśli chciałby na przykład pan zabezpieczyć, nie wiem, swoje mieszkanie, czy na przykład przed dupconkiem się zabezpieczyć, to też mamy gumy z naszym logiem. Bank of Liberty City Condoms. Więc w sumie niech pan popatrzy. A to na dokumencie jest, że zbyt goszczy. Tak, no narodzimy się w Bydgoszczy, ale ja mówię o rynek amerykański, tak chyba nie gadamy o rynku europejskim. Narodzimy w Bydgoszczy, Paulina chyba Zięcińska, jak się nie mylę, zakładała i potem przepisała tą firmę na Dziewiński. Na swojego chyba tam bratanka Ireneusza Dziewińskiego. Nie pamiętam do końca. No i to było zajmowanie się właśnie serwisowaniem, na początku to się zaczynało, wie pan, serwisowanie wentylacji, dywany, wymiana szyb i oni mówili tak, nie no, gdzie będziemy takich amatorów brać, ale jeden sejfik zrobiliśmy, to do dzisiaj pod Płockiem, kurwa, tego sejfu nikt nie rozjebał. Łańcuchami, kurwy, wyrywały, kurwa, takim jumbojetem jebanym, ani drgnął, ani, jak najebany stary, nie drgnął nic, proszę pana. A, jeszcze 40 nam sekundek nam potrzeba, jeszcze zweryfikujemy system, czy da się wszystko aktywować. Panie Grzegorzu, czy wszystko jest gra tam na zewnątrz? Czy podkopy zrobiliście? Grzegorz? Ja? No kurwa, ile mamy Grzegorzu w firmie? No dwóch, ty. Aha, ten Romanioski jeszcze, no ale Romanioski na zwolnieniu jest teraz w tym momencie. Podkopy zrobili, to trzeba teraz ten zawór zakręcić, zakopać to. Dobra, złożyć raport. Raport. Okej. Okay. Raport spisałeś? Okej, okay, czekaj. Wyjmuję. Ile się panowie jeszcze mam zajdzie tutaj z tym? Sobie będę jeszcze kończył, tylko chciałbym jeszcze tutaj przewertować wszystkie sprawy, bo to wie pan, ja robię, oni robią. No to trzeba się upewnić zawsze, czy wszystko dobrze jest zrobione. Dobra, tu mamy jeszcze teraz. Widzi pan? Myśli pan, że to jest zwykła kserokopiarka, tak? Niech pan patrzy. A to nie jest niszczarka? No, niszczarka, to pan. Pyk tutaj. Wsuwa się laptop. Pyk. Wie pan, co chodzi? Wszyscy myślą,
że save jest najważniejszy, albo kasetki tam. A cały system bankowy jest ukryty w tej pierdolonej kserokopiarce. Niszczarce. No, niszczarce. Jeszcze za mną. Teraz niech pan zobaczy tutaj. Widzi pan te szafeczki? Niby głupie szafeczki na kurwa dokumenty. Nieprzypadkowo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć są wysunięte. O co chodzi? W momencie, kiedy kasierka jest atakowana, wybiega i niby udaje, że przewraca się na wszystkie. Raz, dwa, trzy, sześć zamyka i aktywujemy system zabezpieczeń, gdzie bank się automatycznie zabezpiecza, zamyka, a z tych ciśnieniomierzy leci woda. Kumacie? Ona wbiega tutaj na safe, wciska na kserokopiarkę, zamyka się krata, zium, ona jest bezpieczna, napastnicy są nagrzewani wrzątkiem, policja już czeka, wszyscy są bezpieczni. Chodź, Grzegorz, sprawdź jeszcze tylko laserowe namierzanie. Sam w samochodzie mam. Tylko za klamkę łapać, bo umyte, tutaj. Kurwa. Dobra, wszystko gra. Jeszcze umyte! Tak, dobra. Ładnie, jeszcze wypłucujcie ładnie. Jeszcze tu zakopię, jest. Wow, ale tłumy, jakby kurwa napadek ktoś robi, to tylko remont, ja cię kręcę. Może pan mnie odwieźć po prostu jeszcze na Stand Louis tam do siedziby? Dobra. Szyby wymienione, kable zmienione, kanalizacja, safe. Dobra, wszystko jest. Szyby umyte. Zajebiście. Dobra, zajebiście, wszystko jest. No to git, dobra. Lecicie z raportem na komendę, zanieść to prokuratorowi generalnemu, a ja z panem policjantem polecimy jeszcze na siedzibę firmy, odnieść rzeczy i co najważniejsze, zdać raport na siedzibę. Podwieźmy łysy do furgonetki. No dobra, no to załatwimy to sprawie, to sami. Dziękuję bardzo, do widzenia. A, do widzenia. Okej. Na siedzibę na Sound Louis. Dobra, na siedzibę. Dobra, to opakiem załatwię tam raport później. Właśnie zapisałem wszystkie parametry, więc wszystko powinno się zgadzać. 50 koła. Ile? 50 koła. Cały blok czeka, aż kas wróci. No to jest czekaj. Uważaj, tylko żeby teraz stacji zatrzymali przez jakąś głupotę. Ja pierdzielę. Mamy zielone czy nie? Nie, chyba czerwone. Czy nie wiem. Kto tu jedzie? Pan, czas to już chyba minął. Już właśnie odwożę go na Melinkę. Już jadę. No, bo ja się zacząłem denerwować. Nie ma się denerwować. Ja się gadał, bo... Bo to jest jego wóz. A, okej. Okay. Pożyczyłem go. Dobra, odnieśmy i będzie można świętować, stary. Czyli na 5 osób, tak? Ci po 10. Na 4, łysy nie brał, nie brał. W sumie, tak. Mogłem to kurwa, wiesz, ja, ty, łysy i kakao w 4, ale łysy nie chciał, no to za 4, nie? Jak to, wymieniłeś 4, to... W sensie, ja, ty i kakao mamy kasę, bo łysy nie chciał kasy. Czyli 3 osoby? No tak. Nie, wiesz, jedna była. A kto to był? To nie było. A, biała bluza, dobra. Chodź tu. Poruć inspektorowi Hamera na co? Chyba więcej troszkę. No nie. 50 na 4. Ja jest pomysłodawcą, jestem, biorę na swoją prowizję. Dobra, okej. Okay. Dobry pomysł, stary.